Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim i skrowym. Żeby ten odcinek stworzyć, już zamierzałam się od bardzo długiego czasu, żeby opowiedzieć Wam o naszych cudownych Arabach. To są konie, które tak naprawdę postawiły naszą stajnię. To one stworzyły i zbudowały nam poczucie bezpieczeństwa i poczucie tego, że możemy ufać tak wspaniałym koniom. Więc zachęcam Was do oglądania, bo dzisiaj będę opowiadać o naszych Arabach. Ponad 18 lat temu pan Mieciu Gossa kupił dwa przepiękne Araby hodowli kurozwęckiej. Wojtuś i Efe przyszły w czasie, w którym wcześniej były trenowane do gonitw, czyli po prostu w treningu wyścigowym były, ale zostały sprzedane na aukcji właśnie w stadninie w Kurozwękach. Przyjechały do Iskry i od tego czasu stało się tak wiele wspaniałych rzeczy te konie zdziałały w naszej stadninie. Wojtuś i Efeb uczestniczyły wielokrotnie w odznakach na brązowej, wielokrotnie w odznace jeżdże konne i do tej pory uczestniczą w egzaminach i są flagowymi końmi na odznaki jeżdże konno. Ale jeszcze 2-3 lata temu Wojtuś i Efeb uczestniczyły właśnie w brązowej odznace, jeździły czworobokim na brązową odznakę. Wojtuś i Efeb są to bracia. Są to bracia, półbracia, od jednego ojca, od dwóch matek. Mogłabym powiedzieć, że to są magiczne konie pod wieloma względami, ale powiem Wam jedno, Araby są niezwykle fascynującą rasą. Są to konie, które można śmiało powiedzieć, że mają szlachetne dusze. I zdecydowanie Wojtuś i Efeb są bardzo różni od siebie, bo Efebek jest o wiele wrażliwszy, on nie zawsze lubi głaskanie po twarzy, on nie zawsze pewne rzeczy lubi, jest wrażliwy, bojaźliwy momentami, ale nigdy nie zawiódł nas pod siodłem. Nigdy nie zrobił sytuacji, która stwarzałaby zagrożenie i jestem absolutnie pewna obu tych koni. Absolutnie nie boję się, gdy są z nami na treningu, gdy małe dzieci siedzą, czy osoby kompletnie początkujące. Wiem, że mogę tym koniom zaufać. Wojtuś jest wesołym, bardziej otwartym koniem jak Efeb. Wojtuś umie podawać nóżkę, żeby tylko dostać smaczka. Potrafi niemalże tutaj unieść nóżkę, podać, żeby dostać marcheweczkę. Jest przesłodki, przecudowny. Są to konie, które nigdy nie ugryzły, nigdy nie kopnęły i tak naprawdę nigdy się ich nie zastąpi, ponieważ one zbudowały naszą stajnię, zbudowały naszą markę koni bezpiecznych i doświadczonych koni. Wojtuś i Efeb to są konie, które dają nam, instruktorom i mi, dają maksimum poczucia bezpieczeństwa na lekcjach. Kolejnym cudownym, pięknym, cukierkowym Arabem w naszej stadninie jest Grant. Grant ma wielu zwolenników, jak i przeciwników, ale jest absolutnie tak samo bezpiecznym koniem, który wychodzi na każdy rodzaj lekcji, zaczynając od ląży, jeżdżąc na zawody skokowe. Granta mocną stroną są zdecydowanie skoki. Nie dość, że ma bardzo fajną technikę skoku, to bardzo chętnie skacze i bardzo to lubi. Jest, jak on wjeżdża na parkour, jest naprawdę absolutnie w żywiole. Bardzo lubi parkury i to też jest koń, który bierze udział w naszych odznakach. Czy na brązową odznakę, czy na srebrną odznakę. Grancik jak najbardziej sprawdza się na czworoboku, jak i na parkurze. No i przecudowny, ukochany mój Arabek kolejny, to jest Corrado. Corrado jest pięknym 12-letnim wałachem. I powiem Wam szczerze, z nim jest ciekawa historia, bo nasz znajomy, pan Krzysiu, dzwoni do mnie pewnego razu i mówi: Marta, mam fajnego konia, ale no nie pojedziesz go oglądać, bo on jest z daleka. Ja Ci wyślę film, zobacz. On pracuje w stylu West, jeździ na halterze, może Ci się spodoba. No i spojrzałam tylko na jeden film, słuchajcie, i mówię: a co tam, przywieź go. I słuchajcie, to była najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć. Corrado jest w stawce absolutnie Wojtuś Efeb, jest bezpiecznym, bardzo chętnym do pracy koniem. Powiem Wam szczerze, że Corrado skradł serce wielu jeźdźców. Jest tak samo rozchwytywany jak Wojtuś, Efeb czy Grancik.
jest koniem, który bardzo lubi chodzić też w tereny, więc można naprawdę pojechać w teren, czuć się bezpiecznie. On nigdy nic nie zrobił takiego, żeby można było się przestraszyć. Mówiąc o koradzie, myślę od razu o jego przepięknym pysku, o jego przepięknych dużych oczach. On, słuchajcie, jest absolutnie genialny pod tym kątem, że on ma takie ładne, duże oczka. Po prostu jest przesłodkim Arabem. Mam czasem wrażenie, albo jestem nawet przekonana, że więź, która mnie łączy z Tuniskiem, jest wyjątkowa. Absolutnie kocham tego konia, jest dla mnie ważny i widzę, że on mnie też lubi. Jest to koń, który oddaje siebie w 100%. Jest czołowym koniem na odznaki brązową, na odznakę jeżdżę konną, chodzi w tereny, pracuje na placu, na ląży, czy na zwykłych takich jazdach nawet kursujących, ale tak naprawdę w sezonie letnim jego głównym zadaniem jest uczenie jeźdźców, jak być na etapie brązowej odznaki. I sprawdza się wspaniale w tej kwestii. Jest koniem, którego jestem tak samo pewna i lubię go mieć na treningach. Lubię go mieć, lubię pracować z tym koniem, lubię na nim jeździć, ale oczywiście nie teraz, tylko poza sezonem, jak przychodzi czas treningów. I lubię prowadzić treningi ludziom, którzy siedzą na nim, bo to jest koń, który myśli, on jest mądry, on ma takie żywe, wesołe oko i tak naprawdę duszę prawdziwego Araba. Tunisek jest arabokonikiem, nie jest czystej krwi arabskiej, ale ma domieszkę konika polskiego, ale jak widzicie, zdecydowanie 3/4 ma w sobie Araba i uważam, że zalicza się do tej stawki naszych właśnie towarzyszy Arabów i bardzo chciałam o nim opowiedzieć, chciałam o nim wspomnieć, że jest też koniem, który tak naprawdę jest czołowym i głównym koniem na odznaki, na treningi bardziej ambitne. No i ostatni Arab, który jest w naszej stadninie, jest to Arab prywatny o imieniu Espinari. On nie chodzi u nas w szkółce ani w sekcji, to jest koń prywatny, który stoi w pensjonacie, ale chciałam go Wam pokazać, bo jest to bardzo ładny, bardzo poprawny, bardzo szlachetny Arab, także hodowli kur rozwęckiej. On był w treningu wyścigowym, startował w gonitwach, zajmował jakieś tam i drugie, i trzecie miejsca, potem zmienił właściciela, który dał mu domek w naszej stadninie. Espinari jest ulubieńcem wszystkich koni, szczególnie wałachów, z którymi dzieli pastwisko. Espinari jest bardzo wesołym, dumnym koniem, ale i takim przyjemnym w obejściu. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy Araby to jest dobry kierunek w rekreacji, czy Araby nie są zbyt gorące, nie mają zbyt gorących głów i ciekawych pomysłów tak zwanych w trakcie pracy. Powiem Wam szczerze, że Araby są różne, owszem, ale tak samo jak w innych rasach, ale jedno je łączy. Są bardzo dostojnymi zwierzętami, ale i bardzo mądrymi. To są konie, które bardzo szybko przetwarzają i mam wrażenie, że potrafią troszeczkę wybaczać. To są konie, które chcą rozmawiać z ludźmi, chcą się dogadać z ludźmi, chcą sprostać im wymaganiom. Ja powiem Wam szczerze, jakbym mogła, to bym miała całą stajnię samych Arabów. Powiem Wam szczerze, ja bardzo lubię pracować z tymi koniami, bo to są wrażliwe dusze, ale to są konie, które Ci oddadzą 200%. Jeśli człowiek jest dobry dla niego, dba, daje mu odpocząć, daje mu dobre jedzenie, po prostu jest przy tym zwierzęciu, on, powiem Wam szczerze, Arab odda podwójnie. I przykładem jest Wojtuś, Efeb, nasz Grancik, nasz Korado. To są cztery wspaniałe konie, które tak naprawdę na pierwszy rzut oka powiem Wam, że nikt by tak nie do końca człowiek by powiedział, że one by się nadawały w rekreacji, w szczególności Grant na przykład. Ja o Koradzie też miałam duże wątpliwości, bo on był jeżdżony w zupełnie innym stylu, a okazało się, że bardzo, ale to bardzo sprawdza się w tej pracy. Więc jeśli dbamy o Araba, jeśli jesteśmy delikatni, bo one są bardzo lękliwe, one szybko je można zrazić do siebie i bardzo szybko można utwierdzić je w tym, że człowiek jest zły. Więc pamiętajcie o tym, że z Arabami tak naprawdę musimy się obchodzić delikatnie i być z nimi. One lubią towarzystwo, one chcą być przy człowieku i chcą rozumieć człowieka.
Lubię obserwować konie, lubię patrzeć, jak one się zachowują, i powiem Wam szczerze, że konie arabskie są genialne, można tak powiedzieć, bo one są wesołe, pełne życia. To nie są konie, które z natury są złośliwe, wręcz odwrotnie. One z natury są bardzo przyjemnymi, bardzo towarzyskimi końmi, ale i w stosunku do ludzi, i w stosunku do koni, więc tak naprawdę ich dusza jest naprawdę szlachetna. Są to szlachetne, cudowne konie. Dlatego chciałam zrobić oddzielny odcinek, żeby troszeczkę o nich opowiedzieć, uwydatnić to, jak ważne są dla nas te konie i powiedzieć o Wojtusiu, Efebku, Koradzie, Granciku i Tunisku, że one jako Araby są wspaniałymi końmi, przygotowującymi ludźmi i do odznak, przygotowującymi ludźmi do tego, żeby pierwszy raz wsiąść na konia, czy zrobić coś pierwszy raz zagalopować, czy pojechać w teren. Nie bójcie się pracować z Arabami. Tylko pamiętajcie, bądźcie delikatni, bo konie arabskie mają szlachetne i bardzo wrażliwe dusze. Moi drodzy, ja kończę. Ja żegnam się z Wami i cieszę się, że jesteście tutaj. I przyjrzajcie do nas, odwiedźcie nasze kochane Arabki. Ja tymczasem się żegnam. Pozdrawiam.